Waga 1400 kg. Skrzynia ładunkowa 4 metry kwadratowe. 10 litrów spalał w trasie. Najpoważniejszy konkurent Nysy trafiał przede wszystkim do bratniego Związku Sowieckiego, do jeszcze bardziej bratniej Czechosłowacji czy najbardziej bratniego narodu węgierskiego. W pewnym momencie produkowano 30 tysięcy egzemplarzy rocznie. Jeśli się nad tym zastanowić, to nadawanie nazwy określonemu modelowi auta to nie lada wyzwanie. Pośród szlachetnie brzmiących Warszaw oraz Syren nagle zjawił się mało komu znany Żuk, ale pozostał na długo w pamięci nie tylko pasjonatów motoryzacji. Nazwa Żuka być może nie jest do końca wyszukana, ale bierze się od wyglądu pierwszych egzemplarzy, jakie się pojawiły na rynku, ponieważ pomiędzy widocznymi przetłoczeniami miały malowane pasy. A te budziły jednoznaczne skojarzenie z często spotykanym w dobie realnego socjalizmu pasiastym chrząszczem. Nie jest to też jedyne wytłumaczenie tak wyszukanej nazwy dla, powiedzmy sobie wprost, legendy polskiej czy socjalistycznej motoryzacji. Kiedy rozważano to, jaką nazwę nadać nowej konstrukcji, konstruktorzy zasugerowali się charakterem Żuka, który kręci się w celach dostawczych. Żuk, ten już dostawczy, miał kręcić się po socjalistycznych osiedlach w celach dostawczych. I tak Żuk stał się Żukiem. Wielu ze starszego pokolenia być może wspomina sam napis umieszczony na Żuku. Ten nigdy raczej nie należał do najtrwalszych, stąd dość komicznie niekiedy dostawczak się prezentował, kiedy kawałek litery K się kruszył, pozostawiając auto dostawcze na pastwę pośmiewiska każdego, kto ujrzał nowy napis Żul. A niewielu zapewne kojarzy, że w zupełnie pierwszych modelach Żuka, jakie kiedykolwiek powstały, to w nich przednie drzwi otwierały się w niekonwencjonalny sposób, a mianowicie otwierane były w drugą stronę. Chociaż jak się zastanowić, to w Syrenie również drzwi otwierały się w drugą stronę. W miarę upływu czasu jednak wyszło na to, że to nie był do końca najlepszy pomysł na świecie i drzwi już montowano od tamtej pory po właściwej stronie. Mimo że na rynku widać od groma niemieckich, koreańskich czy japońskich dostawczaków, to nierzadko napotyka się wciąż Żuki. Może nie zrewolucjonizowały życia rolnikom czy budowlańcom, ale na pewno im w znacznej mierze pomogły, szczególnie kiedy jechały przeładowane mocno ponad normę. Mając na względzie, że miały i mają ładowności 1500 kg, to ciekawa jest historia skarg ze Związku Sowieckiego, które zaczęły masowo zalewać fabrykę. W listach skarżono się, że co to za konstrukcja, że wciąż pękają obudowy mostów. Zdenerwowane kierownictwo fabryki samochodów ciężarowych w Lublinie postanowiło przeanalizować całą sytuację i postanowiło wysłać delegację. A że skargi napływały z sowieckiej fabryki puszkowanych ryb, to tam delegacja trafiła. Kiedy zjawili się na miejscu, z miejsca zauważyli wyjeżdżającego Żuka. No to mówią, dawajcie, zatrzymajcie tego Żuka, to go zważymy. Co też uczynili. Zważenie wyjeżdżającego Żuka wyładowanego po dach puszkami konserwowymi poskutkowało porażającym pomiarem. Żuk o ładowności 1,5 tony właśnie chciał wywieźć konserw o łącznej wadze 4 ton. Sowieci z ciężkim sercem przyjęli decyzję fabryki o oddaleniu ich reklamacji, ale tym samym byli i tak zadowoleni, że ich dzieło potrafiło wytrzymywać taki wysiłek. W roku, w którym ukazuje się debiutancki album Elvisa Presleya, czyli w 1956 roku, do najnowocześniejszych i jednej z największych fabryk w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej należy fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie. Ale w tym roku przeżywa wyjątkowe problemy. Prawda jest taka, że nie miała specjalnie co produkować. Co prawda były gazy 51, ale o masowej produkcji nie było mowy. Żeby ludzie i maszyny nie rdzewieli, to produkowali co się tylko dało, od wałków do ciasta, aż po uprzekające roztrząsacze obornika. Kraj zniszczony po II wojnie światowej cierpiał na wiele problemów. Jednym z tych problemów był kompletny brak niewielkiego, prostego w zamyśle i budowie auta dostawczego o ładowności blisko 1 tony. Władza centralna Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej namyśliła się i zadecydowała, że za takie auto zabrać się powinien właśnie Lublin. W zamyśle miał zostać oparty na
na podzespołach Warszawy M20, a tak to trzeba było jakoś wykombinować, jak miałoby się prezentować na dworze. W roku, kiedy Elvisa Presleya powołali do wojska, czyli w 1958, przeprowadzono pierwsze badania drogowe prototypu. Inżynierowie mogli planować, jakie rozwiązania zastosować do woli, ale już zrealizowanie tego, co wymyślono, do łatwych nie należało, szczególnie jeśli uwzględnić fakt, że na dworze trzeba było wyprodukować nie tyle maszynowo, co odręcznie. Istnym koszmarem realizacyjnym było biegnące przez karoserię poziome pasy, dodajmy, że wytłoczone, a ich wytworzenie było kluczowe dla całej konstrukcji, ponieważ to one były odpowiedzialne za usztywnienie konstrukcji Żuka. Pokonując wszelkie przeszkody po drodze, dzielna załoga Lublina dostąpiła rozpoczęcia produkcji seryjnej w drugiej połowie lipca 1959 roku. Po upływie 5 miesięcy, w połowie grudnia, podwoje fabryczne z gracją opuścił nowiuteńki tysięczny egzemplarz niezapomnianego Żuka. W roku, kiedy Elvis Presley zostaje sierżantem armii amerykańskiej, pierwszy egzemplarz Żuka trafia na eksport, a cel ma jeden – podbić świat swoją niezapomnianą konstrukcją. Jeśli o konstrukcji jest mowa, to w początkowym okresie nasze dzieło socjalistycznej myśli motoryzacyjnej był wyposażony w 54-konny dolnozaworowy silnik benzynowy M20. Do tego konieczne było opanowanie trudnej sztuki obsługi trzybiegowej skrzyni biegów. A co zapewne nie zaskakuje, pojazd miał napęd nie naprzód, tylko na tył. A skoro o tyle mowa, to tylne zawieszenie tak się składało, że było oparte na resorach piórowych. Z kolei rzecz jasna było i przednie zawieszenie, które było niezależne. Motoryzacyjny majstersztyk potrafił rozpędzić się do bagatela 100 km na godzinę. A żeby zahamować, to wszystko spoczywało na barkach hamulców bębnowych. Z dzisiejszej perspektywy, patrząc na takiego Żuka, można te informacje przyjmować z pewną dozą politowania. Ale bierzmy pod uwagę, że konstrukcję opracowano pod koniec lat 50. XX wieku, czyli w czasach jakże słusznie minionych, w okolicznościach kompletnego braku jakiegokolwiek lekkiego dostawczaka. Zatem z perspektywy końca lat 50. Żuk nie był samochodem, któremu wiele na nosie można było zawiesić. Nie był kompletną kompromitacją. Na tle konkurencyjnych modeli to, szczerze mówiąc, nie wypadał wcale tak najgorzej. Głównym powodem, dla którego do Żuka przyklejono etykietę auta problematycznego, jest fakt, że jego produkcja wymagała o wiele więcej czasu, niż rozsądek by nakazywał. A w dodatku konstruktorzy nie byli specjalnie tacy znowu skłonni do tego, aby rozmyślać, jakie udogodnienia wprowadzać. Żuk nieczęsto był modernizowany. Najciekawszą informacją może być fakt, że ostatnie egzemplarze opuściły hucznie fabrykę w 1998 roku, podczas gdy niektóre elementy konstrukcyjne pamiętały jeszcze czasy sprzed II wojny światowej. Tylko to, rzecz jasna, nie świadczy o tym, że podczas swojego dość długiego życia produkcyjnego Żuki nie doczekały się zmian. Wręcz przeciwnie, Żuki doczekały się kilku i to dość poważnych zmian. Pojawił się przecież silnik górnozaworowy. Kierowcy często korzystający z tych epokowych pojazdów czterokołowych doczekali się wspomagania hamulców, przez co liczba zawałów intensywnie spadła. Oczywiście były i również różnorakie wersje nadwoziowe czy specjalne. I można by pochwalić ekipę inżynierską za pomysł wprowadzenia dość rewolucyjnej nowości, jakim był silnik wysokoprężny. Ale wprowadzenie go dopiero w roku 1988 wydaje się być o wiele, wiele za późno. Mimo pewnych błędnych decyzji, los jednak zadecydował, że nie tylko polskie szosy miały przyjemność być pokonywane przez Żuki. Na tej samej zasadzie tak samo podekscytowane były drogi m.in. Norwegii, Kolumbii, Kuby czy nawet Egiptu, gdzie zrobił karierę. Tylko że tam nie nazywano je Żukami, choć Egipcjanie do tych przywiązują przecież baczną uwagę. Nie uchodziłoby, gdyby oddawali hołd motoryzacyjnym Żukom. U nich noszą nazwę El Tramco Ramses. Generalnie są z nich zadowoleni, choć pojawiają się i złośliwi Egipcjanie, powtarzający, że Żuki są zupełnie takie same jak piramidy. Wszystko się w nich sypie, pamiętają czasy pierwszych faraonów, ale proszę bardzo, towarzyszą nam po dzień dzisiejszy.
Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach pod filmem. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was pójdzie na miasto, zobaczy Żuka, zrobi z nim selfie i opublikuje gdzieś w mediach społecznościowych. Żuk chyba na to sobie zasłużył, czyli pewnie już jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.